Hermaeus Mora, the Daedric Prince of Knowledge. He is not interested in the affairs of mortals, the conquests, or fighting with other lords. He collects knowledge which he stores in countless books of the Apocrypha, a plane of the Oblivion ruled by him. In the second era of Nirn, Hermaeus is looking for heroes to help reverse a certain ominous prophecy for the world. He's offering a deal so his followers can dive deep into forbidden knowledge. Michał Gwiazda z Krawcowtu. Tym razem przygotowałem, niedużo, takie 5x5 metrów, figurę z Elder Scrolls Online, właśnie na Pyrkon, który tutaj jest. Takiego projektu nie można wykonać samodzielnie. Pracowaliśmy we dwójkę razem z moim znajomym z Artidex Studio i z doskoku na 2 dni mieliśmy jeszcze jednego znajomego, który już pomógł nam finalnie przy malowaniu. W zasadzie od momentu zakupowania materiałów zajęło nam to 2 miesiące. Najpierw była oczywiście faza projektowa, bo musieliśmy na bazie projektu, który był stworzony dla małej figurki, przeskalować go i wymyśleć, w jaki sposób stworzyć konstrukcję, która będzie bazą do tej statuły. Samo przeskalowanie nie było trudne, bo dysponowaliśmy modelem 3D, ale już sama skala jest trudna. Napotykaliśmy na problemy choćby takie, że musieliśmy używać ciężkiego sprzętu, żeby przemieszczać poszczególne elementy tej statuły, albo w pewnym momencie napotkaliśmy w ogóle na problem, że po jej złożeniu i pomalowaniu musieliśmy nieźle się wysilić, żeby ją rozłożyć, bo okazało się, że do sufitu na hali brakuje nam może pół metra. W teorii są to jak klocki Lego, czyli musi wszystko do siebie pasować, ale można napotkać na takie problemy jak na przykład nierówny teren i wtedy już 2 pierwsze elementy, które się kładzie, które są największe, trzeba je wypoziomować, żeby wszystko ku górze nie miało szczelin, bo jeśli coś jest krzywo na dole, to ku górze będzie ta szczelina coraz większa. Jestem dość znany z tego, że robię duże kostiumy, ale to zawsze były kostiumy. Statuły, nawet w mojej pracy zawodowej, owszem, robię, ale nigdy nie zdarzyło się nic tak dużego.